Witaj, nazywam się Tomasz Sobol i jestem Product Cloud Managerem. Razem z innymi pasjonatami chmury postanowiliśmy nagrać kilka podcastów o chmurze, którą da się policzyć. Tak, dobrze usłyszałeś. Będziemy rozmawiać o pieniądzach, kosztach, benefitach, programach, prawnych ograniczeniach, nieświadomych ryzykach i nie tylko. Moimi gośćmi będą ludzie, którzy z chmurą pozostają w stałym kontakcie i nie boją się mówić o jej jasnych. I ciemnych stron. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Witam Państwa serdecznie. Zaczynamy nasze pierwsze podcasty pod tytułem Chmurę da się policzyć. Dzisiaj ze mną w studiu jest Krystian Palica, partner program manager na rynek wschodniej i centralnej Europy. Witaj, Krystianie. Witaj, Tomaszu. Pięknie dziękuję za zaproszenie. Ja również się cieszę, że znalazłeś tę chwilę czasu, żeby teraz do dołączyć. No i chyba zaczniemy krótko o tym, co z tą chmurą i rzeczywiście, czy chmurę da się policzyć z punktu widzenia partner-program menedżera? No właśnie, co z tą chmurą? Rozmawiamy już w sumie o chmurze od 10 lat. Każdy inaczej rozumie tę chmurę. Są tacy, którzy się wypierają i twierdzą, że tej chmury nie ma albo jej nie używają. Jednocześnie korzystają z poczty powszechnego dostawcy chmury. Także to, to są pewne paradoksy. Natomiast y, są pewne kategorie, które pozwalają oszacować i podejść z głową do tematu chmury. Jednym z elementów, oczywiście, oprócz chyba naczelnego czy najważniejszego aspektu, czyli bezpieczeństwa, to są też koszty i możliwość policzenia tych kosztów. No właśnie, porozmawiamy sobie o tych kosztach. Jesteś partnerem, program managerem, czyli obsługujesz firmy, które niejako rekomendują rozwiązanie OVH Cloud. I kiedy z nimi rozmawiasz, jak mówisz, jak tą chmurę mogą policzyć, czy nie w ogóle mogą, czy zostaną zaskoczeni rachunkami, czy te rachunki są znane z góry? Jak to wygląda w przypadku OVH Cloud i programu partnerskiego? No właśnie, to powiem może, jak to wygląda trochę yy, rynkowo bo niestety ta policzalność chmury nie zawsze jest taka oczywista jaka mogłaby się wydawać. Oczekiwania rynku, oczekiwania partnerów idą w kierunku przejrzystości, jasności i możliwości takie słowo niepolskojęzyczne możliwości predykcji tych kosztów. I Mówiąc, predykcja, czyli musimy mieć jakąś bazową wiedzę, czyli te ceny są znane, nie są znane, jak to wygląda? Ceny, ceny praktycznie u każdego z dostawców chmury są znane, natomiast yy, są pewne niuanse, które powodują, że ten rachunek końcowy czasami jest inny, niż mogliby IT managerowie oczekiwać. A oczekiwania są takie, że firmy tak działają, że mają pewien budżet, mają pewne środki na usługi chmurowe i oczekują, że w danym roku budżetowym zmieszczą się w ramach przyznanego budżetu na tę część biznesu i czasami nie jest to możliwe, przed pewnymi warunkami czy w pewnym konstelacjach. Nie jest to możliwe, bo to jest to, bardzo ogólnie, ale tutaj chcemy porozmawiać o takim wiesz, mięsie, te, tak. konkretach, czyli nie, nie jest to nie jest to znane, nie są w stanie tego przewidzieć, czy chmura potrafi zaskoczyć. No, na przykład, uruchamiam sobie sklep internetowy, mam odpowiedni ruch, dużo klientów wchodzi. Mój budżet, tak jak powiedziałeś, jest powiedzmy na kwotę X. No i co? I mogę się spodziewać, że tą kwotę X zapłacę, czy generalnie w tej chmurze nie zapłacę tej kwoty? No właśnie, to jest ten problem, że tak jak powiedziałeś, zakładasz sklep, robisz świetne kampanie. Inwestujesz w drugie reklamy, na przykład telewizyjne, cieszysz się, bo ten ruch wzrasta pięciokrotnie, bo na przykład zaczęło się Black Friday i ta, ta radość kończy się, kiedy zaczynasz oglądać rachunki, bo okazuje się, że ten ruch paradoksalnie spowodował, że ten zwiększony ruch, że Twoje zużycie chmury automatycznie wzrosło i to też wiąże się z koniecznością poniesienia wyższych kosztów. No takie, dobrze. takie są standardy rynkowe. My to w OVH Cloud robimy trochę inaczej. No właśnie, no powiedz nam, jak to jest robione w tym OVH Cloud. No, no my jesteśmy takim myślę, że interesującym graczem na rynku, który, którego oferta, którego propozycja i warunki są bardzo jasne, przewidywalne. Czasami mówi się, że bez, bez gwiazdek. Będę ci trochę przerywał. Jasne, przewidywalne. Konkretami. <laughs> dziękuję, Tomek, że mnie challengujesz i że oczekujesz konkretów. Yy, większość dostawców yy, każe sobie płacić za ruch, który jest generowany yy, w związku z wykorzystaniem danej infrastruktury. Yy, my to robimy trochę inaczej, bo zakładamy pewną yy, kwotę w abonamencie do zapłacenia miesięcznie, yy, w której ten ruch jest już yy, staryfikowany. To oznacza, że nie masz niespodzianki pod tytułem większy ruch na Twojej platformie, większy ruch w Twoim sklepie, równa się wyższy rachunek. I to jest jakby jeden z wyróżników rynkowych, że w OVH Cloud daje możliwość precyzyjnej predykcji kosztów. Czyli jeżeli nic nowego nie zamówisz, nie zamówisz nowych zasobów, to będziesz miał stały koszt. I to jest, i to jest jeden z kluczowych elementów. W kontekście kosztów, no, od tego weszliśmy dzisiaj. Z tego, rozmowie. co powiedziałeś, yy, ceny znane są z góry. Ceny są znane z góry. Ceny są komunikowane dla klientów z danego kraju w, w ich walucie. W przypadku klientów z naszego regionu jest to, yy, czy Polski to są złotówki. I taką kwotę, jaką sobie założysz miesięcznie, taką kwotę zobaczysz na fakturze. I to jest klucz sprawy. Czyli ta transparencja, o której jest często mówiono, jest jak jakby dla klienta znana, wchodzę na stronę, widzę ile kosztuje, zamawiam konkretną nie wiem, liczbę serwerów, konkretną liczbę parametrów chmury i płacę tyle i generalnie wyskakuje mi w moim kalkulatorze. Zgadza się. Co więcej, model biznesowy, który przyjęliśmy, zakłada pełną samodzielność też w doborze usług i. Co, jakby prze, co pokazuje, czy co może przejawia się w ten sposób, że wchodzisz na stronę, masz pełny cennik, zamawiasz konkretne usługi, nie masz konieczności spotkania się z przedstawicielem firmy, nie masz do podpisania umowy papierowej, po prostu klikasz na stronie, przechodzisz to, 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 czego potrzebujesz, znasz dokładną cenę końcową. Wybierasz formę płatności i za 15 minut cieszysz się taką usługą. I ten model się fajnie sprawdza. Ja czasami widzę zamówienia klientów, które były generowane o drugiej albo o trzeciej w nocy. I wyobrażam sobie takiego IT menedżera czy admina, który w nocy ma ciszę, siedzi sobie przed, na naszej stronie, przed komputerem, wybiera usługi, płaci i cieszy się, bo ma dostarczone je w kilka minut. I tak naprawdę może już zacząć pracę na danej infrastrukturze. Czyli nie ma pośrednika, ma tak naprawdę on demand zasoby, wie z góry ile zapłaci, czyli to, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli chmurę da się policzyć, jest świetnym przykładem, że w Oviage Cloud chmurę da się policzyć i co najciekawsze, nie tyle da się ją policzyć, czy ją uruchomić w tym momencie, kiedy to jest najbardziej dogodne dla mnie. Pełna zgoda. Co więcej, <laughs> Oviage Cloud idzie dalej w kierunku. Przejrzystości i, i otwartości komunikacji dla, dla swoich partnerów, dla swoich klientów. A przejawia się to tym, że w większości przypadków mamy możliwość odpolenia wersji y, trialowej. To znaczy, możemy y, sprawdzić, jak ta usługa faktycznie działa, zanim zapłacimy za nią, zanim wdrożymy ją produkcyjnie. I to się świetnie sprawdza, bo możesz przetestować infrastrukturę, możesz sprawdzić usługę bez zobowiązania. I możesz podjąć rzeczywiście dobrą decyzję, zarówno pod względem technicznym, no bo masz szansę przez miesiąc czy przez inny okres przetestować wybraną usługę. Masz pełną wiedzę na temat kosztów. Nie ma tam haczyków, nie ma ukrytych gwiazdek ani dziwnych opłat, których nie przewidzisz. I daje ci to swobodę wyboru. I to jest, to jest właśnie to jest ten OVH-spirit, o którym czasami mówimy w kontekście usług. Czyli pełna transparencja i swoboda w wyborze usługi końcowej. Bardzo, bardzo cenne informacje. Jednak przejdźmy teraz do tej części związanej z programem partnerskim, bo powiedziałeś o dużych atutach. Można da się policzyć. Mamy transparentny cennik, mamy free triale. I to jest bardzo ważne, no, ale teraz z punktu widzenia partner programu to potrzebujesz do tego integratorów, firmy partnerskie, które mogą korzystać z tych atutów i komunikować swoim klientom. Jak rozmawiasz z tymi partnerami, jak ich zapraszasz i jak mówisz o tym, że słuchajcie, przyjdźcie z takiego VH Cloud, mamy transparentny cennik, dobre ceny rynkowe, to jak to rekomendujesz swoim partnerom? To o czym trzeba wiedzieć i co też nie jest dla wszystkich jasne, a co w przypadku wielu projektów jest kluczowe, to fakt, że Offshore Cloud jest firmą europejską. To znaczy, że jesteśmy zgodni z GDPR-em. To znaczy, że dane, które są gromadzone przez naszych klientów, nie są w żaden sposób narażone na. wypływ <laughs> Nie są w żaden sposób narażone na wypływ poza poza obszar Unii Europejskiej I, i to też jest jeden element, który, który jest kluczowy. Pytasz o, właśnie o te rozmowy z partnerami, który jest kluczowy w kontekście nowych projektów i ta europejskość, zgodność z przepisami i bezpieczeństwo, no to jest jakby ten aspekt, o którego wychodzę. Bo w rozmowach partnerskich jest trochę inaczej niż w rozmowach z klientami końcowymi, gdzie często rozmowa, zwłaszcza w Polsce, koncentruje się wokół ceny i, okay. i, i wokół kosztów. Z partnerami jest trochę inaczej, bo tutaj bardziej rozmawiamy o po pierwsze o aspektach bezpieczeństwa, po drugie rozmawiamy również o tej elastyczności i o tym umiejętności dostosowania usługi i formy jej serwowania do potrzeb partnera i w kontekście prowadzonych przez niego projektów. To znaczy, Dajemy możliwość korzystania z usług bez długoterminowych zawierania długoterminowych umów. Czyli, tak naprawdę, jest to model, ja zawsze się śmieję trochę netflixowy, czyli tak naprawdę tak długo, jak płacisz, tak długo korzystasz z usługi. Co jest moim zdaniem, i to doświadczenie też pokazuje, świetne, świetną propozycją dla partnerów, ponieważ partnerzy mają różnego typu projekty. To nie są tylko projekty na 5, 7, 10 lat. Ale to są też akcje promocyjne dla firm na trzy miesiące, na pół roku. I w klasycznym modelu, jaki cały czas jeszcze się stosuje, który przewiduje umowę minimum na dwa lata, no, tego, typu, tego typu rozwiązanie nie byłoby dopasowane do, do potrzeb biznesowych partnerów. A my jesteśmy na tyle elastyczni, że możemy zaproponować i długoterminową umowę z mm, pewnymi ulgami, na przykład finansowymi ale też kompletnie elastyczną ofertę odnawialną miesięcznie, którą klient czy partner może zamknąć, jak tylko pojawi się taka potrzeba i z tego tytułu nie, zapłaci żadnych, nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów. No właśnie, Krysten, mówisz o umowach, o krótkoterminowych, długoterminowych, czyli generalnie troszeczkę rozwiązujecie ten problem, który na rynku pojawia się u wielu klientów, a mianowicie, oj, pójdę do tej chmury, jak już tam pójdę, to z niej nie wyjdę, wszyscy boimy się vendor lockingu. Czy w związku z tym, że mamy krótkoterminowe umowy z Wami, jest łatwo wejść, łatwo wyjść? No właśnie, z punktu widzenia finansowego i z punktu widzenia, że tak powiem, regulaminu usług, jak najbardziej, ale również fajnie, że poruszyłeś ten aspekt to jest też, też istotna sprawa. Stosujemy takie technologie, które powodują, że klient nie jest, że tak powiem, do, do końca swojego życia z nami związany na siłę. To znaczy, stosujemy technologię OpenStack, stosujemy powszechnie wykorzystywaną technologię wirtualizacyjną VMware, którą można w razie potrzeby zmigrować. No, może nie powinienem tego mówić, ale powiem, również do innych dostawców. Czyli, Czyli to jest taki model multi-cloudowy, tak? Mogę się zmigrować, mogę sobie zbudować drugi site u innego dostawcy. Czy też utrzymać u siebie swoje serwerowni? czyli jest to taki, można powiedzieć, freedom choice budowania infrastruktury, tak? Zgadza się. Zwłaszcza ten aspekt budowania zapasowego centrum danych, budowania drugiej nogi, powszechny wątek gdzieś tam, który się pojawia w ostatnim czasie, zwłaszcza, zwłaszcza od momentu, kiedy, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, wątek budowy DRC. I co ciekawe, rozmawiamy z wieloma firmami w Polsce w kontekście migracji i budowy tego DRC poza Polską. Wcześniej były to rozmowy pod tytułem drugi site w Polsce, jakieś miejsce do zrzucania backupów, a w tej chwili to jest rozmowa zbudujmy DRC europejskie. Tu ci trochę przerwę, powiedz cieka coś ciekawego i to może warto jest do podkreślenia. Drugi site w Polsce. Czyli OvidEach Cloud, rozumiem, posiada swoją serwerownię tutaj w Polsce? Obecnie mamy serwerownię zlokalizowaną pod Warszawą, w Ożarowie. Natomiast to DRC budujemy w oparciu o najbliższe centrum danych, które jest zlokalizowane jest w Niemczech. Więc rozwiązujemy problem, czy rozwiązujemy kwestie, czy potrzeby DRC w taki sposób, że oferujemy usługi. Możliwe do wykorzystania w kilku lokalizacjach, między innymi jest to właśnie wspomniane Niemcy, czyli Limburg, ale też mamy dostępne kilka lokalizacji we Francji, skąd się firma wywodzi. Mamy też DC zbudowane w Wielkiej Brytanii. Co ciekawe i, i co pod względem technicznym jest też unikatowe, jest możliwość połączenia usług w różnych centrach danych siecią prywatną, która jest zestawiona. Dla naszych klientów. Dzięki temu każdy klient, każdy partner może zbudować DRC, które stanowi pewien cały organizm w ramach naszej sieci. Za całość zapłaci w złotówkach i będzie supportowany z Polski, co też jest ważne. Dlatego też nadążamy często za ekspansją polskich klientów, którzy migrują się z usługami poza Polskę. Bo jesteśmy w stanie im dostarczyć usługi blisko ich klientów. Bo pracują na rynku francuskim, pracują na rynku niemieckim, czasami pracują w Wielkiej Brytanii, ale również stawiają usługi dla klientów w Ameryce Północnej. Mamy też DC zlokalizowane w Kanadzie i jesteśmy też w stanie wesprzeć projekty na tej, w tej części świata naszymi usługami. Dzięki za tę odpowiedź. Teraz może zamkniemy to klamrą, te nasze dywagacje a propos tego, jak wygląda partner program. I wcielmy się trochę teraz w buty w rolę takiego partnera, który pretenduje do, do tego, żeby być partnerem dla VH Cloud. to co muszę zrobić? Pierwsze kroki. Pierwsze kroki to, to tak naprawdę zapoznać się z informacją, którą przedstawiłem na stronie partnerskiej, gdzie, gdzie możesz znaleźć podstawowe informacje na temat programu, ale również informacje na temat tego, kto może być Uczestnikiem tego programu, no bo pewnie jak się domyślasz nie każdy. W tej chwili współpracujemy przede wszystkim z IT integratorami. Współpracujemy z firmami, które dostarczają usługi, masowe usługi hostingowe, wzbogacone o swoje, swoją wartość dodaną, czyli tak zwani warowie. Współpracujemy też z firmami konsultingowymi, którzy, które konsultują projekty i do tego są w stanie zweryfikować wartość naszych projektów i naszych usług i polecić usługi of cloud. Czyli w tej chwili celujemy do tych trzech grup, grup potencjalnych partnerów. To teraz tak na koniec, jakbyś miał wymienić, no powiedzmy, pięć, taki challenge, pięć benefitów dla partnerów, które byś rekomendował i powiedział, że to są takie najważniejsze, dla których przyszli partnerzy, obecni partnerzy powinni skontaktować się sobie Cloud z Tobą. I porozmawiać o wspólnych biznesach, czyli taką mocną piątkę. Przede wszystkim stawiamy na edukację naszych partnerów i dajemy im możliwość poznania usług, dajemy im możliwość zrobienia certyfikacji, co jest kluczowe w kontekście realizowanych projektów. Chcemy, aby nasi partnerzy czuli się bezpiecznie, czuli się w pełni komfortowo. przesłowo słowo, komfortowo, ponieważ znają nasze usługi i wiedzą, jak je zaadoptować do potrzeb swoich projektów. Więc dajemy tą część edukacyjną. Dajemy też, no, jakby to powiedzieć, zachęty finansowe. Zawsze w rozmowach z partnerami pada to pytanie. To brzmi no. bardzo dobrze, zachęta finansowa. <grym> tak, no? zawsze pada to pytanie, świetnie, ale ko będziemy korzystać to z tego. co ja z tego usług. będę miał? Nie? Ale co ja z tego będę miał na, ko mm -hmm. na koniec dnia? Na koniec dnia. Yy, oferujemy kilka typów yy, rabatów dedykowanych tylko i wyłącznie dla partnerów. Więc przy okazji tego, że współpracujemy technologicznie. To, to jest też ten aspekt finansowy dla, dla partnera. Ale to jeszcze nie wszystko, dlatego że staramy się. Wymieniłeś być... dwa. Tak, ja sobie liczę, więc wiesz, jeszcze zostały trzy. Ten <grym> <Challenge -ujesz grym> mnie bardzo, dzięki. Są jeszcze dodatkowe aspekty czy obszary, w których współpracujemy z partnerami, ponieważ staramy się być blisko ich biznesów, staramy się też wspierać rozwój naszych partnerów, i to przejawia się w kilku Obszarach działania, o których teraz powiem. Jest to współpraca, powiedzmy taka sprzedażowo-marketingowa. Dlatego, że chcemy, żeby nasi partnerzy rośli wraz, wraz z nami, dlatego organizujemy wspólne eventy. Są to czasami szkolenia techniczne, są to czasami webinary, są to gdzieś tam spotkania, wywiady i też promocja w, w mediach i też w social mediach naszych partnerów. Więc, jakby mamy całą gamę takich dodatkowych akcji, przewidzianych takich możliwości, które powodują, że, że nasi partnerzy, o naszych partnerach może być trochę głośniej. Możemy też mówić o ich ciekawych projektach, bo mówisz mi, że niby wydaje się, że wszystko wiemy, ale najlepsze są bezpośrednie spotkania z partnerami, gdzie oni opowiadają o swoich projektach i o tym, jak wykorzystują sztuczną inteligencję, na przykład do inspekcji. Do inspekcji pewnych instalacji technicznych klienta, które są wykonywane z użyciem, z wykorzystaniem drona, gdzie sztuczna inteligencja przetwarza obrazy zebrane przez drona i wykazuje nieprawidłowości w oparciu o założony model. To są świetne rzeczy i ja zawsze jestem zwolennikiem i wielkim promotorem ciekawych projektów naszych partnerów, bo to, co się, to, co nasi partnerzy robią na klaudzie, to są naprawdę. Czasami fantastyczne, świetne projekty, które realnie usprawniają życie firmom, klientom końcowym. I pewnie nam samym, nie? Tak, na koniec dnia. Nie, nie wszystko wiemy, ale gdzieś ten cloud jest wszechobecny. Po części, po części nam samym. Ja osobiście korzystam z komunikacji miejskiej, korzystam z aplikacji, która wiem, że jest hostowana przez nas i, i korzysta, czy rozwija ją jeden z partnerów. Także. Żeby to gdzieś tam spuentować, staramy się być blisko naszych partnerów i też mam wrażenie, że od strony technologicznej ta chmura jest o wiele bliżej, niż by nam się wydawało, bo, bo gdzieś tam patrzymy w górę, szukamy tego clouda, a ten cloud jest, tak, bo to jest naprawdę, to naprawdę jest blisko nas. To jest bardzo ciekawe, bo y Ludzie często słyszą chmura, chmura, i rozglądają się dookoła, i tak naprawdę zastanawiają się czasami, nie mając świadomości, że te dane niby fruwają dookoła nich. A rzeczywistość jest taka, że to są serwerownie. To są serwerownie, a tak naprawdę kawałek tej chmurki każdy ma w swojej kieszeni, bo, bo w tej kieszeni trzyma swojego smartfona. Dobra, więc to. więc no, to jest też pewna duma, że możemy wspierać tak dynamiczny rozwój technologii która przekłada się na konkretne korzyści dla ludzi. To jest świetna sprawa. Ale jestem mega podekscytowany, bo uważam, że przyszłość jest, chmury tak naprawdę jest dopiero przed nami, dlatego że stopień nasycenia rynku europejskiego usługami chmurowymi może nie jest po wijakach, ale jeszcze jest tak naprawdę bardzo dużo do zagospodarowania. Krystianu, Dziękuję Ci za te kilka minut spędzone tu ze mną w studiu. Bardzo ciekawie się z Tobą rozmawia. Jeszcze raz przedstawiam naszym słuchaczom i osobom, które oglądają. Krystian Palica, partner program manager OVH Cloud. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu z Krystianem. I mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam troszeczkę informacji o chmurze OVH Cloud i o tym, że chmura OVH Cloud da się policzyć. Jak powiedziałeś, da się na niej mieć dodatkowe benefity dla partnerów, a także, że jest bardzo mocno transparentna pod kątem zawierania umów. Krystian, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że to nie ostatnie nasze spotkanie i może następnym razem usiądziemy tu na przykład w trzyosobowym gronie z jednym z partnerów, o którym wspomniałeś, że robi tak cudowne rzeczy. Tomek, po pierwsze, pięknie dziękuję za zaproszenie. Naprawdę jest mi niezmiernie miło, że, że możemy porozmawiać o tych tematach, które. Które wydaje się, wydaje się, są tak aktualne. Challenge Accepted. Przyjdę z partnerem i opowiemy o tych świetnych rzeczach, o których gdzieś tam zacząłem mówić. Trzymam za słowo. Jeszcze raz dziękuję. Krystian Palica, dziękuję za. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.